Hej ty! Tak, ty! Zdarzyło ci się kiedykolwiek wziąć jakąś broń w TF-ie i po chwili używania pomyśleć ta broń się! Jeżeli tak, to gratulacje! Mnie i Marsowi zdarzyło się dokładnie to samo. I to tak wiele razy, że postanowiliśmy zrobić własną listę 10 najgorszych broni w Team Fortress 2. Oczywiście jest to nasz własny wybór, jeżeli się z nim nie zgadzacie, uważacie, że jakaś broń jest dobra, a nie słaba i lubicie ją używać, to fantastycznie. Możecie czerpać szczęście z czegoś, z czego my nigdy nie będziemy mogli. Tak czy siak, zapraszam do oglądania. Korzystając z okazji, chciałbym się z wami przywitać, a więc hej, siemanko wam wszystkim, ja jestem Mars, a Michu poprosił takiego retarded kida, żeby mu pomógł, a więc przedstawię wam kilka moich propozycji na najgorsze bronie drużynowej twierdzy. Także pierwszą propozycją ode mnie jest oczywiście wejście smoka. Wejście smoka to jedna z tych broni, której nienawidzą szpiedzy. Broń tworzy swego rodzaju fosę z płomieni i teoretycznie nie da się przejść. Właśnie, teoretycznie. Broń byłaby całkiem spoko, gdyby nie to, że płomienie zużywają dodatkową amunicję, a sama broń zadaje mniejsze obrażenia niż zwykły minigun. Naostrzony fragment wulkanu to jedna z tych broni, która wygląda niesamowicie dobrze. No i to w sumie jedyny jej plus. Ale Michu, przecież kurde, może i zadaje mniejsze obrażenia, ale cel staje w płomieniach, podczas gdy jednym uderzeniem zwykłą bronią zadasz 65 punktów z życia, to tą bronią zdasz 52, ale potem kolejne 60 będzie cel się palił i łącznie będzie 112, to prawie dwa razy więcej niż podstawową bronią. No i tu masz rację, tylko jest jeden problem. Żeby odebrać przeciwnikowi 112 punktów zdrowia, najpierw musi on skończyć się palić. A chwilę to trwa, więc zadamy mu 112 punktów obrażeń, no chyba że uleczy go medyk. Albo zgasi go pyro. Albo wejdzie w jakąś apteczkę. Padnie do wody. Dostanie kanapkę od Heavy'ego. Dostanie tabliczkę Lady Checo od Heavy'ego. Dostanie stek z Bizona od Heavy'ego. Albo po prostu wejdzie w tą magiczną szafkę na spawnie. O, egzekutor, egzekutor. Gaben znerfił jedną z moich ulubionych broni, a zarazem jedną z najsilniejszych broni dla szpiega. I zrobił z niej zabawkę dla Micha. Smutne, ale prawdziwe. Teraz egzekutor zadaje większe obrażenia tylko wtedy, kiedy jesteśmy przebrani. Czyli w zasadzie możemy wykonać jeden strzał z większymi obrażeniami. Wyobraźcie to sobie. Chcecie kogoś zabić, na przykład medyka albo o, najlepszym przykładem będzie snajper z antyklingą. Gdy do niego podejdziecie, tylko pierwszy strzał będzie taki jakby trochę zwiększony, zbuffowany. Według mnie Gaben totalnie zniszczył tą broń. Dodatkowo egzekutor jest zbugowany i czasami nie daje tego właśnie boosta w postaci tych większych obrażeń. Pamiętam, że kiedyś były takie dwie szkoły grania z szpiegiem. Albo grało się z ambasadorem, albo z egzekutorem. W zasadzie ja byłem i w jednej, i w drugiej, bo trochę grałem z egzekutorem, trochę grałem z ambasadorem. Jednak bardziej mi przypadł do gustu właśnie egzekutor, ale po tym nerfie chyba już go nigdy nie założę. Zresztą mam teraz swego grzechotnika, który myślę, że jest całkiem spoko jak na tą metę. Valve prawdopodobnie, dodając klasyka do gry, chciał zrobić nam taki żart prima-aprilisowy. Jednak nie udało im się to zbytnio, ponieważ spóźnili się z tym trochę. Inna opcja jest taka, że po prostu jeden z pracowników oglądał kompilacje różnych quickscope'ów, noscope'ów w Call of Duty i ostatecznie pomyślał, że snajperka, która strzela krytyczne noscope'y, będzie dobrym pomysłem. Bo nie patrzeć, jest dobrym pomysłem, gdyby nie to, że musisz naładować swój strzał. Podczas tego ładowania jesteś niezwykle powolny, jesteś łatwym celem, a i ta kropka na środku ekranu podczas noscope'a jest gigantyczna, więc trudno zauważyć w ogóle, w co celujesz. Widać to właśnie teraz w tym fragmencie. Więc o ile nie jesteście zainteresowani robieniem super przeróbek MLG, no w sumie już trochę za późno na to, no to polecam zwykłe snajperki, którymi o wiele szybciej możecie wykończyć swoich przeciwników.
Atomizer, czyli pała skauta z potencjałem na fajną broń. Atomizer to podstawowy kij z naklejkami ulubionego napoju skauta, czyli bong. Dzięki niej możemy podskoczyć nie raz, nie dwa, a nawet trzy razy. Niestety wychodzi na to, że skaut jest jakiś niedorozwinięty i za każdym razem, kiedy wykonuje trzeci skok, skręca sobie kostkę czy coś innego, co powoduje, że otrzymujemy 10 punktów obrażeń. Poza tym broń ta zadaje mniejsze obrażenia oraz ma zmniejszoną częstotliwość pałowania i według mnie broń byłaby super, gdyby nie to, że dostajemy te obrażenia od trzeciego skoku. Ile razy miałem tak, że przypadkowo przez ten trzeci skok zginąłem, albo nie zdążyłem właśnie gdzieś dobiec, bo skakałem, zapomniałem, że jestem podpalony i właśnie mnie ten trzeci skok razem z tymi płomieniami zabił. Jak dla mnie właśnie powinno być tak, że nie powoduje tych obrażeń, możemy sobie skakać trzy razy, jest ta zmniejszona częstotliwość i mniejsze obrażenia i to by było, myślę, że powróciłby ten atomizer do gry, bo chyba było z tymi obrażeniami tak od zawsze, ale gdyby to zmienili, to myślę, że nawet na jakichś Highlanderach byłby ten atomizer grany, co... No nie wiem, czy to spowodowałoby to też tak w tą drugą stronę, że po prostu byłby zbyt OP. Jak dla mnie nie byłby zbyt OP, po prostu mielibyśmy trzy skoki i kiedy broń dobyta. O, to by było super, że trzy skoki tylko wtedy, kiedy broń dobyta. Czyli musimy ją trzymać w ręku, żeby wykonać te trzy skoki. To by spowodowało, że właśnie zmieniamy sobie Scattergana na Atomizera i wtedy sobie skaczemy właśnie te trzy razy. Także oddaję głos Michowi. Skrzydło, tym możliwe, i nie jest jakąś strasznie złą bronią, jednak nie można zaprzeczyć, że jest niezwykle sytuacyjną bronią. Bardzo rzadko zdarzało mi się w grze, że do jakiegoś miejsca nie doleciałem, ponieważ nie doskoczyłem tam skautem i nie pomyślałem nigdy sobie, hej, szkoda, że nie miałem w tym momencie skrzydłowego, bardzo by mi się przydał, bo nie spadłbym i byłbym tam, tam, a nie tu, tu. Co kurwa? Dodatkowo nie dodaje się w najmniejszym stopniu do walki, ponieważ ma bardzo mały magazynek, a obrażenia, które zdaje, są niewiele większe od tego z podstawowego pistoletu, który przecież ma o wiele więcej pocisków w magazynku. Jeżeli już postanowiliście używać skrzydłowego, to polecam zakończyć jego używanie w momencie, kiedy dostaniecie buzownik, ponieważ wtedy skrzydłowy już całkowicie staje się bezużyteczny, ponieważ przy pomocy tamtej strzelby możecie wykonać wiele skoków w powietrzu, podczas gdy ten głupi pistolet pozwoli wam skoczyć niewiele wyżej, niż gdybyście skakali normalnie przez nim. Następną propozycją ode mnie jest końska dawka. Daje nam ona prędkość ruchu w zależności od tego, jak bardzo naładowany jest nasz Uber. Jej wadą są zmniejszone obrażenia aż o 15%. Nie czepiałbym się tej broni w tym odcinku, gdyby nie to, że nasze medigany przyspieszają nas, gdy na przykład uczepimy się skauta. Ta zmiana spowodowała, oczywiście ta zmiana na mediganach, spowodowała to, że końska dawka na dzień dzisiejszy jest zupełnie bezużyteczna. Mosiężna bestia jest bronią, która fantastycznie wygląda na papierze. Zmniejszona prędkość poruszania się dla zwiększonych obrażeń, fantastycznie Heavy może stać się jedną wielką maszyną zniszczenia. Niestety problem jest taki, że ani nie staje się maszyną zniszczenia, ani nie porusza się powoli. On stoi w miejscu. Każdy snajper, nawet początkujący, bez najmniejszego problemu strzeli ci headshota, podczas gdy ty idziesz z rozkręconą, mosiężną bestią. Dlatego bez pocket medyka ani rusz. Dodatkowo spowolniony dwukrotnie czas rozkręcania tylko daje możliwość przeciwnej drużynie, żeby zabić cię, zanim ty zaczniesz do nich strzelać. To Misław lepszy! Wstrzymywać. Znowu Gaben, dlaczego? Ja się pytam, dlaczego? Wstrzymywać, czyli strzelbo pistolet dla skauta z zestawu mleczarza. Jak dla mnie to trochę za dużo tych nerfów jak na tę broń. Teraz dodali jakiś atak alternatywny, odrzut. Popychamy po prostu kogoś prawym przyciskiem myszy. Tylko ja się pytam, po co? Kiedy nie ruszaliście tej broni, wszystko było świetnie, a teraz jakieś odrzuty i co jeszcze? Może dodacie, nie wiem, jakieś plamy oleju albo mleka? Co kurwa? Tej broni doceniałem w zasadzie wszystko. Od szybkostrzelności po przeładowywanie na raz, a to było bardzo ważne dla mnie, bo ja wtedy jak zaczynałem grać, to nie lubiłem Scattergana tylko dlatego, że przeładowuje się po naboju. A we wstrzymywaczu uwielbiałem to, że po prostu 4 strzały szybkie, po czym przeładowywanie na raz i już mamy znowu 4 strzały i znowu możemy nawalać. Co do dzisiaj się sprawdza na przykład na Orange'u i Krytach i to jest bardzo fajne.
Jak dla mnie powinni w ogóle zostawić tego wstrzymywacza od samego początku, nie dawać mu nic ani nic, odejmować, był świetny. Znaczy miał też swoje wady, miał też swoje plusy, właśnie wadami były te cztery pociski tak jakby. No ale no, po prostu balans był. A teraz jakieś właśnie odrzuty, coś takiego, mi się to nie podoba i dlatego uznałem, że warto wsadzić go tutaj na tą listę, bo po prostu zniszczyli moją ulubioną broń dla skauta. Ostatnią moją propozycją będzie... Antyklinga. Ej, spokojnie, dajcie, że mi wysłuchasz. Chciałem... Ej, dajcie mi... Mogę coś powiedzieć? Dziękuję. Antyklinga wielu z was pewnie wydaje się dobrą bronią, znaczy bronią, elementem ubioru, ponieważ chroni przed gnięciem plecy. Super, nie? No i tu jest właśnie problem, ponieważ większość szpiegów w momencie, kiedy zobaczy snajpera z antyklingą, po prostu wyciągnie ambasadora, albo grzechotnika, albo jakikolwiek inny pistolet z nadzieją, że strzeli wam kryta, no i was tak czy siak zabije. Poświęcacie PM-a, którym spokojnie możecie wykończyć przeciwników z bliska, albo Sikwondo, którym możecie zadawać mini krytyczne obrażenia, ewentualnie krytyczne, jeżeli macie bardę z buszu. Dlatego uważam, że gdyby antyklinga dodawała na przykład, nie wiem, kilka punktów zdrowia, na przykład 25, przez co snajper miałby 150. Zawsze byłoby to jakieś urozmaicenie, a nie po prostu zwykły element, który chroni cię przed jedną klasą, podczas gdy jesteś narażony na atak pozostałych 8. Nie polecam. No i to by było na tyle z dzisiejszego odcinka. Mam nadzieję, że się wam spodobał. Nie zapomnijcie napisać w komentarzach, jaka broń waszym zdaniem jest najgorsza w grze Team Fortress 2. Jeszcze raz bardzo serdecznie dziękuję wam za oglądanie i żegnam się z wami ja. Do zobaczenia, na razie i cześć, oraz Mars. A zapomniałem, Mars nie dba o swoich widzów i zapomniał nagrać pożegnanie, więc coś wymyślę. Także dziękuję za uwagę, dzięki, że jesteście. Dajcie łapkę pod tym filmem. Pozdrawiam was z mojego samochodziku. Trzymajcie się, cześć.